Szczęść Boże, kochani, jak się macie? Mam nadzieję, że dobrze, że Pan Bóg wypełnia wasze serca. Kochani, na początku chciałbym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich na takie ostatki duchowe, to znaczy na 13 lutego, kto jest z Chełma, okolic, Lublina. Zapraszamy na koncert naszego zespołu Good God w Chełmie, w Chełmskim Domu Kultury o 19:30 we wtorek, tuż przed Środą Popielcową. Przygotowaliśmy piękny repertuar po to, abyśmy mogli uwielbiać Boga. Będzie też dużo mocy, dużo mocnych dźwięków, więc myślę, że tak wejść w Wielki Post można jak najbardziej. Linkuję tutaj w opisie filmu od razu pierwszy link, to jest możliwość zakupu biletów. I kochani, zapraszam, mam nadzieję, że ten czas spędzimy razem. A teraz przechodzimy do dzisiejszej Ewangelii. Jest to fragment z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 6, wersety od 1 do 6. Jezus potem oddalił się stamtąd i przyszedł do swojego rodzinnego miasta. Towarzyszyli mu jego uczniowie. Gdy nastał szabat, zaczął nauczać w synagodze. Wielu słuchaczy ze zdziwieniem mówiło: skąd mu to? Co to za mądrość mu dana? Takie moce objawiają się za jego sprawą. Czy to nie jest ów cieśla, syn Maryi, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czyż to nie jego siostry są tutaj u nas? I czuli się nim zgorszeni. Jezus powiedział do nich: nigdzie nie lekceważą proroka, jak tylko w jego ojczyźnie, wśród jego krewnych i w jego domu. I nie mógł tam uczynić żadnego cudu, tylko na paru chorych położył swoje ręce i uzdrowił ich. Dziwił się ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie, nauczając. Jezus przychodzi do swojego rodzinnego miasta Nazaret i choć sława o nim rozchodzi się już po całej Galilei i okolicy, to w Nazarecie patrzą na niego zupełnie inaczej. Nazaret jest małą miejscowością, więc ci ludzie wzajemnie się znają, mają ze sobą duże więzy. Kojarzą go od małego, znają jego całą rodzinę, bliższą, dalszą, znają jego rodziców. No i są przekonani, że ten człowiek po prostu bawi się w Mesjasza. Pomimo tego, co potwierdza jego działalność, pomimo głoszenia z mocą, pomimo nadzwyczajnych cudów i znaków, nie są w stanie przez wiarę przyjąć do swojego serca, że on może być Mesjaszem. Po prostu kreują swój obraz Jezusa Chrystusa, kojarząc go właśnie z ostatnich jego lat życia, kiedy jeszcze był w Nazarecie. A więc taka postawa zamknięcia, taka postawa lekceważenia sprawia, że Jezus nie może tam działać. Jak przychodził do innych miejsc, do synagogi, na przykład w Kafarnaum, to robił dokładnie to samo. Czytał fragment Tory, nauczał, nakładał na ludzi ręce. Teraz robi to samo, ale okazuje się, że to samo nie działa już w innym miejscu. Dlaczego? Dlatego, że gdy człowiek zamknie się na łaskę Pana Boga, to ta łaska Boża nie działa z automatu, nie działa tak nachalnie, nic nie wymusza w drugim człowieku, nie przekracza jego wolnej woli. Jeśli ktoś powie: nie chcę, to choćby Bóg stał przede mną i obiecywał mi cuda niewidy i chciał je w tym momencie zrobić, to ich nie zrobi, gdy ja będę na to zablokowany. I Jezus reaguje bardzo w ważny sposób, ponieważ reaguje taką samą postawą, jak reaguje przy wielkich cudach i wielkiej wierze, które się dokonują. Jak na przykład Syrofenicjanka okazuje wielką wiarę, albo jak setnik okazuje wielką wiarę i Jezus komentuje to: wow, zdziwił się temu i nigdy nie widział tak wielkiej wiary w Izraelu. Tak samo tutaj, w totalnie przeciwnej sytuacji, kiedy ludzie okazali niewiarę, zlekceważyli Mesjasza, Jezus obiera taką samą postawę. Co to pokazuje? Że tak jak wiara jest dla Boga kluczowa, bo właśnie sprawia, że to słowo, które jest żywe i skuteczne, jak ziarno może osiąść w naszym sercu i zacząć wydawać owoc, tak samo niewiara jest czymś niezwykle ważnym, bo blokuje całkowicie łaskę Pana Boga. Zobaczcie, ta sytuacja z dzisiejszej Ewangelii to częsta pokusa. Widzieć w Jezusie kogoś, kogo my chcemy widzieć, według swojej wizji, komentując różne sprawy: przecież Bóg tak nie robi, przecież Bóg taki nie jest, przecież nigdy nie słyszałem, żeby Bóg robił takie rzeczy.
Pamiętam, kiedy właśnie wstąpiłem w wieku 15 lat do młodzieżowej odnowy w Duchu Świętym w Poniatowej, kiedy pojechaliśmy na rekolekcję, kiedy była moja modlitwa wstawiennicza, kiedy Bóg objawił swoją moc, pokazując mi moje słabości, uzdrawiając je, kiedy widziałem, jak znajoma koleżanka weszła o kulach na modlitwę wstawienniczą, bo była ciężko chora, a wyszła już bez kuli, z kulami w dłoniach, skakała, rodzice przyjechali, została uzdrowiona trwale. Ja zobaczyłem, wow, a więc to taki jest Bóg. Choć byłem z Bogiem od małego chłopca, modliłem się, chodziłem do kościoła, nawet już sięgałem po Pismo Święte, to nie wiedziałem, że Bóg taki jest. Zadziwił mnie Bóg, który jest mocny, który bardzo mnie zna, który jest bardzo blisko mnie i który w jednej chwili może zmienić coś w moim życiu, może mnie uwolnić, może mnie uzdrowić. Wiecie, łatwo jest zaszufladkować Pana Boga. Problem jest w tym, że my bardzo często kreujemy sobie Boga według naszego osobistego doświadczenia. Kreujemy sobie wiarę, Kościół, teologię według tego, jak doświadczaliśmy Boga do tej pory. Co to znaczy? To znaczy, być może o tym już mówiłem, ale to jest ważne. To znaczy, że jeżeli ja w swoim życiu nie doświadczyłem żadnego cudu do tej pory, to wyciągam wniosek, że słuchajcie, cuda nie są potrzebne, Bóg pewnie raczej bardzo rzadko je robi, albo robił je kiedyś i tyle. Kiedy na przykład moje życie duchowe to jest sinusoida, to znaczy, że mam takie fajne wzloty, ale duże upadki, to kreuję sobie rzeczywistość, mówiąc, że słuchajcie, na tym po prostu polega życie duchowe, że są wzloty i upadki, że nie da się być z Bogiem na stałe i ciągle doświadczać duchowego wzrostu, po prostu tak to wygląda, takie jest życie. To nieprawda, nie musi tak być. I tak w wielu, wielu innych przypadkach. Nie. To nie Bóg ma się dostosować do naszego myślenia, ale nasze myślenie ma się dostosować do Bożego objawienia. I jeśli Jezus przychodzi do Nazaretu i objawia się, mówiąc, że jest Mesjaszem, to i zadaniem jest w to uwierzyć i Mu zaufać. Jeśli Bóg w jakiś sposób objawia się dzisiaj Tobie, choćby w jakiś sposób nowy, to Twoim zadaniem jest Mu zaufać i przyjąć Jego objawienie. Ale zobaczcie, to samo dzieje się z drugim człowiekiem. My też w taki sposób traktujemy ludzi. Dziwimy się, kiedy oni się zmieniają. Dziwimy się, kiedy zmieniają swoje poglądy, kiedy zmieniają swoje zdanie. Ale przecież miłość nie polega na przyzwyczajaniu się do drugiego, lecz na utrzymywaniu spojrzenia, które zawsze widzi jego nowość. Zawsze widzi go tu i teraz, a nie tylko potwierdza nasze dawne uprzedzenia wobec niego. To znaczy, że ja mam patrzeć na człowieka tu i teraz. Mam przyjmować go takim, jaki jest dzisiaj. I jeśli dzisiaj jest inny niż wczoraj, to być może muszę mu pomóc, jeśli to sprawiło, że on się pogorszył, albo muszę go pochwalić, jeśli od wczoraj się po prostu poprawił. Cieszmy się nowością, która dzieje się w drugim człowieku. To bardzo ważne, żebyśmy również przyjmowali drugiego takiego, jaki jest dzisiaj, bo po prostu człowiek się zmienia, a Bóg przychodzi z tym, co nowe. Przyjmujmy go takim i niech jego objawienie zmienia nasze myślenie. Nigdy odwrotnie. Kochani, niech Bóg was prowadzi i wam błogosławi. Szczęść Boże.